Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny film na kanale Moto Retro Press. Ratujemy polonezy. Przyszła wielka chwila. Kupiłem klimatyzację do mojego poloneza Karo Plus i mam zamiar ją wstawić. Tak jest. Oczywiście nagrywam ten film na razie jako taki film informacyjny z paroma też pytaniami do Was, do osób, które tym być może się interesują, być może coś mi doradzicie. Ponieważ montaż klimatyzacji i przygotowanie samego tego wszystkiego to nie jest taka prosta rzecz, to nie jest tak wszystko hop siup od razu do zamontowania. Na tym się trzeba znać. Ja z tym nie miałem nigdy styczności, nawet chyba samochodem nie jeździłem, jeździłem paroma samochodami, które miały klimatyzację, z niej korzystałem, ale polonezem z klimą jeszcze nie jeździłem i myślę, że wiele osób, które oglądają ten film i ogólnie interesują się polonezami, czy przyjeżdżają na te zloty, to myślę, że wielu z Was też nie jechało polonezem z klimatyzacją. Jest to unikat i mało kogo było stać na to w latach 90., gdy polonezy plusy były w klimę wyposażone i sprzedawane. Zazwyczaj każdy kupował najbiedniejszą wersję, przeważnie 1.6 GLI i tyle, albo jeszcze jakąś wersję zubożoną tam, no, z czarnymi zderzakami, no ale zostawmy to. Chciałbym pokazać, co wchodzi w skład tej klimy. Najsłabszym elementem, który właśnie, no, którego myślę, że zacznę, jest chłodnica. Chłodnica zwana jako skraplacz. Dosyć to jest duże, więc tak muszę to pokazać. Myślę, że widać to na ekranie, jest w nie najlepszym stanie ten cały rdzeń w środku, natomiast ma wentylatory, dwa, myślę, że sprawne. I tutaj ta rurka przewód, zaraz to Wam pokażę, tutaj w jednym miejscu, o tutaj dokładnie, jest urwana. Podobno podczas deinstalacji tego z innego poloneza została uszkodzona. I tu jeszcze jest ułamana jedna rurka, o, w tym miejscu, widzicie. Bo tu chyba powinien być normalnie gwint, więc te dwie rury albo do wymiany, w sensie myślę, że tę to można by było dokupić i jakoś albo ją dogiąć, albo już kupić taką dogiętą w takim kształcie. Ona jeszcze oczywiście jest takim materiałem czarnym, taką jakby pianką owinięta. No więc myślę, że to dałoby się dokupić, bo nie wiem, czy jest sens to spawać, to trzeba jeszcze do specjalnego spawania gdzieś kto może aluminium spawać, wysłać czy zajechać, dać to. A nie wiem, czy taniej po prostu nie jest kupić drugą taką. Proszę mi dać w komentarzach, jeśli ktoś z Was być może jest mi w stanie pomóc w tym temacie. Natomiast to jest najsłabszy element i tak jak mówiłem, tu jest do spawania. I nie wiem, czy jest sens akurat ten element spawać, czy wymienić tutaj cały rdzeń ze środka. Wiem, że są firmy, które się tym zajmują, ale pewnie będzie kosztowało to jakieś niebotyczne, kosmiczne pieniądze. I nie wiem, czy po prostu nie kupić drugiej, jakiejś innej chłodnicy. To się właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, przed chwilą nazywa, z tego co dowiedziałem się, chyba skraplacz, a nie chłodnica. Chłodnica to jest chyba niepoprawna forma nazwy tego elementu. I kupić inną z takiego samego samochodu, która pasuje do właśnie poloneza i prawdopodobnie jeszcze do samochodów DU, bo myślę, że nie wymyślili tutaj tego elementu tylko pod poloneza. Jeśli ktoś z Was może zna model, nazwę, jakiś numer seryjny tego elementu i można gdzieś to znaleźć w internecie, żeby znaleźć jakiś zamiennik lub inną po prostu właśnie taką chłodnicę czy skraplacz o podobnych wymiarach. Wymiary zamieszczę teraz na ekranie, ponieważ pomierzyłem to wcześniej metrówką. Zamieszczam tutaj w rogu ekranu wszystkie wymiary. Wentylatory. Jedna osoba mi powiedziała, że jeśli byśmy wstawili zamiennik, czyli jakąś inną
właśnie tutaj tą chodnicę, to te wentylatory są za słabe i trzeba kupić jakieś mocniejsze. Natomiast ja jestem troszeczkę na nie, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Jeszcze tylko może zaraz, zanim jeszcze, bo chcę już ją schować i mówić tak luźno. Te jeszcze uchwyty tutaj. Jeśli wymieniać rdzenie albo wymieniać inną, wstawiać inną tutaj chłodnicę, to te uchwyty wypadałoby jakoś odkręcić, je odrdzewić, zregenerować, pomalować i żeby pasowały do właśnie tutaj innej takiej chłodnicy. No to jest do zrobienia. Ona ogólnie trzyma się, z tego co zrozumiałem, jakoś za dolny ten pas, na którym jest ten hak do holowania samochodu. Wracając jednak jeszcze do tych wentylatorów. Jedna osoba, która interesuje się takimi klimatyzacjami i wstawia je profesjonalnie do samochodów, no taki chłopak zadzwonił do mnie i powiedział, że jeśli będziesz chciał to wstawiać i na przykład właśnie w jego zakładzie, który się tym specjalizuje, to żeby wstawić inne wentylatory. Ja jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu. Nie wiem, być może gadam głupoty, ale ja uważam, że i tak moc samochodu już osłabnie po zamontowaniu tej klimy i będzie się wolniej rozpędzał albo w ogóle tracił jakąś moc podczas jazdy na przykład na autostradzie, a alternator może nie wyrobić z mocniejszymi wentylatorami tutaj, a ja nie chcę wydawać i kupić jakieś droższe wentylatory, inne, później okaże się, że nie pasują, samochód traci moc, ciężko je jakoś zamontować, potem ja będę chciał wrócić do tych oryginalnych, z tamtymi zostanę sam, co będę je chciał sprzedać, kto to kupi używane już wentylatory do klimatyzacji. Ja uważam, że inżynierowie wymyślili to w taki sposób, takie ma być tutaj napięcie, takie ma być pobór tutaj mocy, energii i uważam, że te oryginalne powinny zostać. Bo nie mam zamiaru później kupować jakiegoś mocniejszego alternatora. Nie wiem, ktoś na przykład mi pisał tam ostatnio w komentarzach, że kup alternator od Alfa Romeo. Super, świetnie, tylko to są kolejne pieniądze wydane, a potem się okaże, że nie wiem, jakieś mocowanie jest inne w tym alternatorze od Alfa Romeo, albo też jakiś inny prąd, coś tam, sram tam i co. Bo ktoś napisał mi komentarz, to ja już lecę, kupuję i już będzie wszystko hulać tak, jak ktoś mi zapewnił. Kolejnym elementem jest coś takiego, to się chyba nazywa osuszacz. Był cały zerdzewiały, gdy go dostałem, no pokryty czarną farbą i rdza. Ja go zacząłem troszeczkę ratować, troszkę usunąłem z niego tej rdzy i moczy się w tym momencie w kwasku cytrynowym. Teraz go wyjąłem, no wygląda teraz oczywiście o wiele lepiej. Później oczywiście można będzie go jeszcze przejechać właśnie, żeby tutaj ten czarny nalot usunąć. To nawet pod palcem już schodzi, gdy się tego, ale też mi dwie osoby doradziły, że w ogóle się w to nie warto bawić. Tu jeszcze jest takie mocowanie. Ponieważ te osuszacze, mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem, bo ja mam z tym naprawdę styczność po raz pierwszy, to są tak jakby przy wymianie klimatyzacji czy wstawianiu z jednego samochodu do drugiego jednorazowe. Czyli nie używanych się nie wstawia. Że to po prostu nie ma sensu, bo w środku są jakieś brudy, nieszczelność, tu jest, są jakieś grzyby w środku. Nie wiem, czy to prawda, ale wiem, że poczytałem na forum FSO Polonaise Tuning Club. Jest takie forum na internecie, myślę, że sporo osób to zna, że ciężko o zamiennik do tego elementu. Nie wiem, może to prawda, może nie. I nie wiem, czy warto to regenerować, czy sobie dać z tym spokój. Ten uchwyt też odrdzewiam. Później można też to będzie pomalować. Myślę, że uchwyt można zostawić. Chyba, że ten zamiennik, jeśli udałoby się znaleźć, to ma zupełnie inny kształt, na przykład nie okrągły, albo większy, albo szerszy, albo mniejszy. Także wtedy tutaj do niczego się nie przyda to mocowanie. No nie wiem, jak ktoś coś wie, to dajcie znać. Ja jestem w stanie to odnowić, ale czy ma to sens? Piszcie to. Zwłaszcza, że jeszcze na pewno tej klimatyzacji nie będę wstawiał jeszcze teraz, tylko później, za chwilę powiem, dlaczego się z tym nie śpieszę. Kolejny element, który tutaj mam, to panel. Taki sam jak w Polonezie zwykłym, Karo Plus, Atu Plus, Track Plus, ale ma dodatkowy przycisk AC, Air Condition. Oprócz tego ten zwykły przycisk, który tutaj zawsze jest do zapniętego obiegu w środku samochodzie, w kabinie. Air Condition normalnie tutaj w pozostałych tych panelach jest zaślepka, nie ma tutaj nic. Taki sam albo bardzo podobny panel jest chyba w Nubirach, DU Nubira i DU Nexia, ale nigdy nie siedziałem w żadnym z tych samochodów, gdzieś to tylko zasłyszałem albo widziałem, gdzieś czytałem w internecie, ale z tego co czytałem, to chyba
ten tutaj, ta linka od temperatury, ciepło, zimno albo, albo środek jest krótsza czy dłuższa i jakoś to ciężko zamontować. Pewnie dałoby się to z dwóch zremontować jeden i może dałoby się też gdzieś znaleźć taki z napisem Air Condition właśnie z Nobiri czy z Nexi. Ale to też pewnie rzadki element, ale to tak nagrywam, bo być może komuś to się kiedyś przyda. Także panel jest. Co tutaj dalej? Takie coś jest, to jest chyba parownik. Jeśli się nie mylę, bo tych nazw i tych wszystkich elementów jest dużo. Ja mam naprawdę z tym styczność po raz pierwszy. Jedna osoba też mi powiedziała, że jeśli jest coś takiego, właśnie ta osoba, która się interesuje i zajmuje się klimą, że ciężko będzie skalibrować tę klimatyzację, jeśli to jest taki starego typu parownik. Nie wiem, nie znam się, pierwszy raz to widzę na oczy, coś takiego, prawda? Co dalej? No tutaj jest jeszcze taka spora obudowa, dwuczęściowa. Też nie mam pojęcia, gdzie to się wstawia, ale domyślam się, że to jest do kabiny i montujemy to pod kolumną środkową, tą konsolą środkową. Jak to wam pokazać, tutaj jest na przykład takie coś, tak jakby zamykany dopływ. O tak może to pokażmy, o właśnie w ten sposób. Dopływ prawdopodobnie powietrza zimnego. I myślę, że to ogólnie wymieniamy i wstawiamy to zamiast tego tunelu, który jest oryginalnie w Polonezie. Bo tutaj widzę jest taki uchwyt. Nie wiem, czy do właśnie do tego jakieś linki, czy czegoś tu się nie podłącza. Być może właśnie z tego panelu, ale nie, to inaczej. Tam jest, jak ten panel się zaczepia. Zaraz pokażę, żeby nie było, że gadam tak sam do siebie. Tu jest taki przecież uchwyt, nie? Ta zawleczka taka, ale to się zaczepia o zmiany temperatury. Natomiast o co tu zaczepić? Nie wiem jeszcze. Nie wiem, może tutaj czegoś brakuje. Nie mam pojęcia po prostu. I nawet nie wiem, gdzie to się montuje. No zgaduję, tak jak mówiłem przed chwilą, gdzieś tam pod konsolą środkową. To jest taki z dwóch elementów złożona obudowa. Składa się to tak. Dobra, patrzymy dalej. Jeszcze jeden przewód. Tym razem już cały, ale myślę, że może wymagać oczyszczenia w środku. Jak to się czyści? No słyszałem, że różne są metody tego czyszczenia. Myjka ultradźwiękowa, suchym lodem jakoś tam się oczyszcza lub jeszcze jakoś inaczej. No ale ten wygląda na cały, no chyba, że gdzieś tu jest rozszczelniony pod tą gumą. Może być, ma prawo po 20 paru latach, ale mam nadzieję, że nie. Ale też w razie czego na pewno dałoby się dokupić drugi. Tutaj w środku właśnie chyba tu nie jest metalowy, tylko tu jest właśnie gumowy, a tylko metalowy ma te elementy tutaj, tu i tu. Ok. Koło pasowe potrójne, czyli na wspomaganie, alternator, pompę wody i sprężarkę od klimatyzacji i właśnie pasek klinowy kupiłem, bo tego nie było w zestawie. Gates rozmiar AV razy 13 razy 1275 LA, pokażę to do ekranu, podobno taki pasuje, mega duży w porównaniu ze zwykłym paskiem, jakieś 2-3 razy większy, dłuższy. Ok, jeszcze takie coś było. Nie wiem, gdzie to się przyczepia, być może do tego parownika, albo do tej obudowy. Taka siateczka. Sprężarka od DU Espero. W Polonezie była nieco inna, od Delphi się chyba nazywała. Tutaj brakuje podobno jednego uchwytu, który trzeba będzie dospawać. I brakuje też ogólnie uchwytów do mocowania tej sprężarki, ale mam rysunki, mam zdjęcia, będziemy je sobie dorabiali. Tego akurat w zestawie tutaj nie było. Jeszcze ta osoba, która mi powiedziała o klimatyzacji, że tu jest korek olejowy, żeby go odkręcić i wylać cały olej, zobaczyć w jakim kolorze będzie olej. Jeśli będzie w kolorze zielonym lub szarym, to znaczy, że cała ta sprężarka się do niczego nie nadaje i nadaje się do regeneracji albo do wyrzucenia. Jeśli będzie w kolorze tam brązowym czy no takim żółtym, no to podobno wszystko jest ok.
tak to wygląda. I to chyba tyle z elementów. No, chłodnicę tu jeszcze mam, już nie będę drugi raz jej wyciągał. Dlaczego nie śpieszę się z montażem tego? Dlatego, że trzeba parę rzeczy tutaj dorobić, tak jak mówiłem, uchwyty. No, oczyścić sprężarkę. No, właśnie z tą chłodnicą, czyli z tym skraplaczem. Coś podziałać mi, myślę, że może pod, znaczy mam nadzieję, że pod tym filmem coś mi doradzicie, albo się uda mi też z kolegami tutaj dobrać jakąś inną. O podobnych rozmiarach i te wentylatory się wstawi. No i tak samo jeszcze albo się przewody dokupi, albo ja się do spawa zregeneruję, jeśli ktoś być może z Was ma spawarkę do aluminium, bo to jest pewnie jakaś specjalna inna, myślę, że taka sama lub jeszcze inna jest do spawania miedzianych elementów. Na przykład ktoś kiedyś mi powiedział, że nie sprzedawaj chłodnicy tej od Borewicza miedzianej, bo sobie tam, bo tam mi takiego takiej rurki do odpływu brakowało, bo odpadła. Jeśli ktoś ci to dospawa i będziesz miał, ale mi się nie chciało w to bawić, dlatego kupiłem drugą chłodnicę, a nie chciało mi się szukać nie wiadomo jakiejś firmy, która spawa miedziane elementy. Ale podejrzewam, że taka sama lub jeszcze lub inna musi być specjalna spawarka do spawania aluminiowych elementów. Dlaczego jeszcze mi się nie śpieszy? Dlaczego jeszcze chcę to odłożyć? Bo nie chcę wstawać klimatyzacji, tylko klimatyzacji. Chcę, żeby za jednym razem już jak będzie samochód cały rozbebeszony i trzeba tutaj będzie wstawić całą wiązkę elektryczną, przewody, jakieś pewnie też przekaźniki, bezpieczniki, to chciałbym też od razu wstawić wiązkę do podgrzewanych foteli. Mam przecież już przycisk kupiony, a jakieś podgrzewane maty do podgrzewania to się kupi, uniwersalne. Chciałbym wstawić również elektryczne szyby. Kolega mi mówił, że nie trzeba kupować jakichś takich oryginalnych silniczków do Polneza, tylko są jakieś silniczki, które korbkami kręcą, które są te korbotronik do kręcenia, więc tam się wstawia silniczek i to już kręci, że nie trzeba tego mechanizmu wymontowywać. Inny kolega mi znowuż powiedział, a może to właściwie ktoś w komentarzach, ktoś z Was pisał, już teraz nie pamiętam, już dużo osób ze mną rozmawia, wiecie o co chodzi, albo ktoś na Facebooku gdzieś tam, że podobno pasują silniczki do elektrycznych szyb od Fiata Seicento, ale podobno wtedy, gdy obniża się szyba, to nie schodzi do dołu, że nie schowa się w całych drzwiach, tylko zostaje tam kawałek szyby, wystaje ponad krawędź drzwi. I na przykład jakbyśmy chcieli położyć łokieć, to nie da się położyć na parapecie łokcia, tylko kawałek szyby wystaje. No nie wiem ile, czy mały, czy większy, czy jeszcze większy. Nie potrafię tego powiedzieć. Jeśli ktoś z Was miał styczność właśnie z tymi silniczkami Seicento, to proszę dać znać. No i jeszcze chciałbym wstawić elektryczny zamek, centralny zamek, który też mam kupiony. Więc wszystkie te cztery rzeczy naraz bym chciał wstawić, a nie, że za każdym razem rozbierać wszystko, deskę, konsolę środkową, wykładzinę, fotele, wszystko zdejmować za każdym razem. Jak już robić to wszystko naraz, uważam. A kiedyś być może nawet jeszcze, żeby już wyposażyć tego Poloneza we wszystko, to nawet i jakąś turbinę bym wpierdolił. No, ale na tym to się kompletnie nie znam, nawet nie wiem jakich elementów potrzeba. Tam do jakiegoś kolektora wydechowego chyba trzeba jakieś dodatkowe rury, tego nie mam pojęcia, gdzieś tylko raz to widziałem na internecie i w ogóle się na tym nie znam, nie wiem co trzeba jeszcze. Niedawno na jednym filmie Sylwester Osik, który pokazywał swojego Fiata 125P, jeszcze doradzał mi, że może mi dać czy sprzedać, tam sobie jeszcze nie uzgodniliśmy, jakiś lepszy wtrysk od Audi. Nie wiem czy widzieliście ten film, jeśli nie to niedawno był na moim kanale. Można coś takiego też wstawić, żeby ten silnik wzmocnić. Ponieważ ten wtrysk Boscha, muszę przyznać, że jest zamolony w porównaniu z tym, jak ja jeździłem 1.6 Abimex, Polonez Caro, na przykład Maćka albo Dominika. Z nimi były filmy na kanale już wielokrotnie pokazywane. To ten Abimex ma więcej mocy, tak przy ruszaniu, albo nawet Wam powiem, że 80-ką da się jechać na trzecim biegu, a u mnie to już za bardzo wyje. Albo inaczej, nie, 70-ką da się jechać na czwartym biegu już, a u mnie jak ja wrzucam czwórkę jadąc 70, no to muli się samochód, słychać, że po prostu walczy z tym wszystkim, muli taki ciężki dźwięk w ogóle, no ten Abimex jest lepszy, ale prawdopodobnie oprócz samego wtrysku coś tam jeszcze jest, ja to na tym też się nie znam, coś co sprawia, że się aż tak ten samochód nie muli. No można by było wstawić ten wtrysk od Audi. Jeśli to jest plug and play, że wyjąć z jednego i samochodu wstawić do drugiego, proszę bardzo.
Bardzo fajnie, cieszę się, że ten samochód coraz będzie coraz bardziej wyposażony. 3 lata mijają, już ponad 3 lata, odkąd go mam, od stycznia 2020 roku. Zabawa, ja to traktuję jako zabawę. Oczywiście jeżdżę nim też do pracy, czy gdzieś do sklepu, czy gdzieś sobie do Warszawy pojadę, czy coś tamtego. Ale bawię się po prostu, wyposażam go, żeby był full pakiet. Można by było jeszcze, wiecie co, wstawić kiedyś elektryczne lusterka, żeby już było naprawdę sztos, wszystko, bo już chyba więcej już nic się nie da poza tymi rzeczami, co wymieniłem. Ale uważam to za bezsens, za kompletny bezsens. Oprócz samego szpanu, żeby był wyposażony, to się kompletnie nie nadaje. Wiecie dlaczego? Bo jak ja wsiadam do każdego Poloneza, jakimkolwiek bym nie jechał, no powiedzmy od lat 90. Polonezów, które mają te duże lusterka. Te, które były w Karo, Karo Plus, Traki, szerokie, duże lusterka. Jakkolwiek bym sobie fotela nie ustawił, przesunął, ja w tych lusterkach bez ustawiania ich wszystko widzę. Po prostu dlatego uważam, że ustawianie lusterek elektrycznie w Polonezie jest bezcelowe, bo po prostu one są zawsze dobrze ustawione, po prostu one są duże. Co innego na przykład te lusterka z Borewicza, czy z Akwarium, czy 125P, no to tam co innego, bo tam są te takie metalowe, te wysięgniki i to można tam ustawić sobie, to przekręcić, to wiesz, te chromowane lusterka, to wtedy jest zupełnie inaczej, ale te czarne, plastikowe, to uważam, że bezcelowo jest je ustawiać, ewentualnie no chyba, że tam jest jakieś jeszcze rozmrażanie lusterek na przykład, no od mrozu, od lodu, od śniegu, to być może, jeśli to już jest razem tam w takim zestawie, to być może. No można by było jeszcze te ramki lusterek pomalować w kolor nadwozia, bo normalnie są czarne, ale chyba w niektórych właśnie droższych właśnie wariantach Polonezów to były kolorowane właśnie tak jak lakier nadwozia. Można by było zrobić, chociaż ciężko by było mi się przyzwyczaić, bo powiem, że nawet ładnie wyglądają te czarne. Nawet podoba mi się coś takiego, taki wystrój. Natomiast jeśli je malować, to też musiałbym prawdopodobnie nowe kupić. Te oprawki tych lusterek, bo one ze starości po prostu ten plastik się trochę no tak podziurawił, takie dziurki różne tego tam, nie? I też właśnie jeśli kupować takie elektryczny zestaw do lusterek, to czy to się kupuje tak jakby sam silniczek, tam mechanizm do środka, czyli montuje do tego do tej plastikowej osłony obudowy, który już mam, czy trzeba kupić komplet razem, wiesz, ze szkłami, z lustrem, ze wszystkim. No, nie wiem, ja widziałem tylko raz to w życiu na oczy, to jeden z moich widzów, nie pamiętam teraz imienia, ale na jednym zlocie pod FSO spotkaliśmy się i on właśnie pokazywał, że taki zestaw miał i właśnie chyba nawet w kolorze pomalowanym, taki chyba sam kolor jak mój samochód właśnie, też taki ten ciemnozielony. I raz tylko w życiu to widziałem i to właśnie był zestaw razem już z lustrami, w sensie ze szkłem i tam w środku to wszystko już było i cała była ta wiązka elektryczna i prawdopodobnie jeszcze ten joystick, który montuje się po lewej stronie od kierownicy, gdzie jest taka czarna zaślepka obok włącznika świateł. Można to wstawić, proszę bardzo. Tylko kupno tego dzisiaj to też jest prawdopodobnie kilka stówek, a ja wcale bym się nie dziwił, jakby ktoś chciał za to 1000 zł albo 2000 zł. Bo tak, bo kurwa, bo to jest jedyny egzemplarz na OLX-ie czy Allegro, czy gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku. I tak, chcesz Oskar mieć ból. Musisz bulić tutaj 1000 zł albo 2000 zł. Proszę bardzo, chcesz mieć przyjemność? Proszę bardzo. Spoko, tylko że za, nie wiem, za 1000, za 2000 to ja bym być może kupił jakiś samochód inny, żeby na kanale pokazywać, żeby coś dalej się kręciło, bo jeśli ja zrobię już do końca, powiedzmy, zrobimy tutaj tego Poloneza Karo Plus na cycuś glancuś, wszystko będzie miał, co ja potem będę nagrywał na tym kanale, co ja to będę dalej pokazywał, jak już nie będzie nawet co pokazywać, więc może bym kupił jakiś inny samochód, nie wiem. Za 1000, za 2000 co można kupić, no to w sumie też nie za coś najlepszego, ale na przykład tak sobie myślałem, czasami wchodzę na ogłoszenia na OLX, na Automoto, patrzę tam samochody, na przykład 125P Fiata kupić, takiego gruza totalnego do kapitalnego remontu, w sumie tak szczerze powiedziawszy to mi się kurwa nie chce, bo ja już z tymi dwoma samochodami to mam już dosyć tego i wydatków i tak jakby, że trzeba czekać, dużo nad tym pracować, robić to wszystko, oczekiwanie, a chciałoby się mieć samochód już gotowy, prawda? Ale są takie różne gruzy za 3, 4, 4,5, 5 tysięcy nawet, można by było coś takiego kupić i bawić się tutaj, kolejną serię zrobić, kolejne odnawianie samochodu, wstawić go sobie gdzieś tam do garażu, czy do jakiejś stodoły, czy gdzieś i niech stoi, powiedzmy przez rok, czy przez dwa, czy nawet 3 lata go sobie powolutku tam dziubdziać i jakieś filmiki nagrywać. To jest jedna z moich myśli. Być może
kiedyś do tego jeszcze wrócę, ale najpierw te dwa złomy wypadałoby zrobić, więc zakończając temat klimy, nie śpieszę się z tym, na razie tylko pokazałem, że to mam, trochę rzeczy trzeba tutaj naprawić, trochę dokupić, trochę zregenerować, czekam też na wasze podpowiedzi, porady, być może ktoś z was byłby w stanie mi to wszystko zrobić, bo na razie jestem tak jakby w kontakcie właśnie z dwoma osobami, które byłyby mi w stanie to zrobić w zakładzie, w firmie, ale być może ktoś z was potrafiłby to zrobić, nie wiem, u siebie gdzieś w domu, w garażu, to nawet też tańsze koszty, to jak najbardziej na rękę mi, jeśli to by było taniej, a nie wydawać kolejną fortunę tutaj na to, bo to też nie kosztowało tanio wszystko, prawda? No, także mile widziane odzew, każdy odzew. Jeśli chcecie, żeby tutaj były kolejne filmy właśnie z klimatyzacji na moim kanale i żeby ogólnie były z polonezem kolejne odcinki, no to będę wdzięczny za pomoc, bo ja też to robię i dla siebie, i dla was, żebyście mieli co oglądać, prawda? Żebyśmy tutaj się wspólnie bawili, mieli jakąś rozrywkę, prawda? Także dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i za każdą podpowiedź, za każdą poradę. Można też do mnie telefonować. Mój telefon to 517 518 393 lub można napisać na Facebooku, na Messengerze Moto Retro Press Ratujemy Polonezy, albo na mój prywatny Messenger Oskar Wondołowski, albo na maila oskar344@wp.pl. Także kończę i do zobaczenia w następnych filmach. Myślę, że teraz sporo filmów będzie się pojawiało z Borewiczem, ponieważ nagrywałem je aż od stycznia, gdy z tym Borewiczem działaliśmy. Także dziękuję bardzo. Do następnego. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.